Siema, ja jestem Maksym, a dzisiaj mam dla was topkę najlepszych tryhardowych kombinacji w Fortnite sezon 3. Kombinacje będą dobrane z mojego oka i nie muszą wam się podobać, ale również możecie je wykorzystać grając właśnie w Fortnite. Ale zanim przejdziemy do topki, chciałbym wam przypomnieć o łapeczce w górze, a każde 15 like to dodatkowa kombinacja w kolejnym filmie. Więc jeżeli wbijecie na przykład 150 like, to w następnym filmie pojawi się kolejne 10 kombinacji. Oczywiście jeszcze tylko dodam, że możecie mnie za darmo wesprzeć używając mojego kodu Maksym w sklepie, ale już nie przedłużając, lecimy do dzisiejszego filmu. Pierwsza kombinacja, którą dla was dzisiaj przygotowałem, to kombinacja aury wraz z Dive Knightsami i Wolfpackiem. Co do aury, to wiadomo, że jest ona lekko przepocona, do tego Wolfpack, który tak jak już mówiłem w kilku innych filmach, jest najlepszym plecakiem, bo pasuje do prawie każdego skina, a zwłaszcza do tych tryhardowych i do mojej ulubionej aury. Do tego zbierak Dive Knives, które akurat tutaj do plecaka pasują idealnie, a przez to, że są jeszcze takie małe, to są mega słodziutkie. Co do zdobycia tych skinów, to aurę możemy zrobić w sklepie za jedyne 800 dolców i mam nadzieję, że już ją macie. Wolfpack to plecak z karnetu 6 sezonu, a Dive Knivesy mamy w obecnym karnecie 3 sezonu, więc wystarczy chwilkę pograć, żeby je zdobyć. Druga kombinacja w dzisiejszym filmie to krystal wraz z plecakiem Kudlbow i zbierakiem Wizja. Skin Krystal był w moim ostatnim filmie o najbardziej przepoconych skinach, więc kombinacji z nią w tym filmie nie mogło zabraknąć. Całe combo jest w kolorystyce czarno-granatowej, dlatego osoby lubiące te barwy w skinach Fortnite mogą grać tą kombinacją codziennie. Skina Krystal możemy zdobyć w sklepie za tylko 800 dolcy. Plecak Kudlbow jest od skina Misi ze sklepu, która kosztuje już więcej, bo aż 2000 dolcy, ale mówię wam, że opłaca się, jeżeli kombinacja wam się naprawdę podoba, a zbierak Wizja jest również ze sklepu i kupić go możemy za 800 dolców, czyli tak naprawdę cena aury. Kolejna już trzecia kombinacja w tym filmie to naprawdę przepocona dynamo wraz ze zbierakiem Mitiax oraz plecakiem Shadow Wings. Kombinację widziałem u wielu osób grających właśnie dynamo, jak i na YouTube, bardzo dużo osób nią gra, dlatego wydaje mi się, że jest ona idealna, żeby zaprezentować ją właśnie w dzisiejszym filmie. Dynamo do czasu była też skinem, którym Sugar Steam Bot grał praktycznie cały czas i grał on właśnie taką kombinacją, lub bardzo podobną, bo już naprawdę nie pamiętam, którą właśnie teraz wam prezentuję. Ale co do posiadania tych skinów, to Dynamo jest oczywiście skillem ze sklepu za 1200 dolców. Kill of Mitiax mogliśmy zdobyć jakoś pół roku temu, może troszeczkę dłużej, przez ograniczony czas i już nie pamiętam dokładnie za co, ale były chyba jakieś karty do zdobycia na przykład w Niemczech i przez kody w nich mogliśmy odblokować właśnie ten kill of, a plecak Shadow Wings jest zestawem skinu Zamaskowany Cień, który w sklepie możemy zdobyć za jedyne 1500 dolców. Czwarta kombinacja to skin Haze razem z kill-offem Ukąszenie Węża oraz do tego jeszcze przyjazny plecak. Kombinacja jest oczywiście tym razem lekko mniej tryhardowa, ale spocuchy też grają takimi skinami, więc spokojnie. Kombo jest kolorystyki różowo-czarnej i ma dodatkowe złote elementy. Co do posiadania skinów, to Haze jest skórką za 1200 zł ze sklepu, więc jak na takiego skina to dosyć przystępna cena. Bugblink jest zestawem skinu Loserfruit, który był niedawno w sklepie i dosyć dużo osób go kupiło, więc pewnie niektórzy z was go mają. A zbierak Ukąszenie Węża mogliśmy zdobyć w karnecie sezonu 8. Kolejna piąta tryhardowa kombinacja w dzisiejszym filmie to kowbojka z tarczą Black Knighta i kill-offem Wizja. Kolorystyka tego combo to czarny, a kowbojka do reszty pasuje naprawdę kozacko. Kowbojka oprócz tej kombinacji ma oczywiście inne style, do których można dobrać inne naprawdę ciekawe i dobre kombosy, dlatego mogę się pojawić też w innych filmach, ale akurat taka wpadła mi na myśl, mówiąc tryhardowe kombinacje kowbojką. A co do niej, mogliśmy ją zdobyć w karnecie bojowym 6 sezonu. Tarcza Czarnego Rycerza jest oczywiście mega rzadko, bo była do zdobycia w drugim sezonie pierwszego rozdziału. Jako plecak Czarnego Rycerza, czyli do tego musieliśmy wymaksować karnet, a wtedy to było naprawdę ciężkie. Kill of Wizja za to jest do kupienia w sklepie za jedyne 500 dolców. Szósta kombinacja dzisiaj to skin Malis, do tego plecak Molten Valkyrie, Wings oraz zbierak Dread. Kombinacja mi się mega podoba i w ogóle skin Malis jest przekozacki, a zawsze gdy jest w sklepie to niestety nie mam na niego dolcy. No ale odchodząc od mojego pecha, to kombinacja, tak jak już mówiłem, jest przefajna, a osoby uważane za spocone powinny przetestować, czy ta kombinacja podejdzie im pod swoje pocenie się w gierkach oczywiście. Skina Malis możemy zdobyć w sklepie za 2000 dolcy, plecak był w zestawie Lawowych Legend, który ostatnio powrócił do sklepu, więc niektórzy pewnie go kupili, a kill-off jest ze sklepu za 800 dolcy. Następna kombinacja, czyli już siódma w tym odcinku, to Maja na full, do tego plecak Black Knighta i zbierak Pina Clobber.
Maja w tej kombinacji jest oczywiście na full i chodzi mi głównie o tą z czarną czapeczką, bo ja ją osobiście wybrałem i pod taką właśnie dobrałem kombinację, ale wydaje mi się, że inne Maje również będą do tego pasowały, jeżeli są oczywiście kolorystyki czarnej, a nie tej Moro. Tarcza Black Knighta oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, tylko dla graczy, które miały farta i kupiły karnet w drugim sezonie, a ogólnie to Maje mogliśmy zdobyć w poprzednim sezonie, posiadając karnet bojowy. A zbierak był w sklepie za 500 V-dolców. Kolejna, ósma już kombinacja w tym filmie to Midas, do tego plecak Gold Token i mieczyki Shadow Blades. Całą kombinację jest tylko zmienionym zbierakiem, widziałem bardzo dużo razy na top modelu na streamach i było tego na tyle, że troszkę się już przejadło. Ogólnie kombinacja mi się podobała do czasu, ale niektórzy jeszcze jej pewnie nie znali, dlatego właśnie teraz wam ją pokazuję. No więc Midasa mogliśmy zdobyć w poprzednim sezonie na full karnet. Gold Token jest plecakiem, gdy w grze był tryb oraz skin Johna Wicka, mogliśmy go wtedy odblokować za wyzwania za darmo. A Shadow Blades są w zestawie plecaków, które obecnie są jeszcze w sklepie do kupienia za 1200 V-dolców za 3 zbieraki. Next combo to skin Spark Plug, do tego Kill of Stripe Caesar i plecak Valkyria Wings. Skin Spark Plug jest bardzo tryhardowym skinem i kombinacje z nim są tak samo bardzo spocone. Skinka możemy zdobyć w sklepie za 1200 V-dolców, Bugling Valkyria Wings był w pakiecie lawowych legend, a Kill of mogliśmy zdobyć w sklepie za 500 V-dolców, a pochodzi on z pakietu skina Ruby. Ostatnia, dziesiąta kombinacja to ostatni starter pack, czyli Yellow Jacket. Do tego plecak Sunsprout oraz Skill of Jackie. Kombinacja jest kolorystyki żółtej i mi się naprawdę mega podoba. Jeżeli miałbym ten zbierak, to myślę, że na parę gierek kombinacja byłaby idealna, bo oczywiście na dłużej mojej aury nigdy nie zostawię. Ale skina Yellow Jacket mogliśmy zdobyć w najnowszym starter packu za 20 zł. Plecak Sunsprout możemy kupić w sklepie za 200 V-dolcy i nie jest on w żadnym zestawie ze skinem, tylko jest osobno w sklepie. Dla tych, którzy właśnie by to pisali w komentarzach. A Kill of Lucky jest również ze sklepu za 500 V-dolcy. To na tyle w dzisiejszym filmie, dzięki za obejrzenie, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu dotrwałem, a przypnę ci serduszko. Pamiętajcie o lajku, jeżeli materiał wam się spodobał, a jeżeli doceniacie moją pracę, możecie mnie za darmo wesprzeć, wpisując mój kod MAX w sklepie. Standardowo oczywiście jeszcze subik z dzwoneczkiem, ale ja już nie przedłużam, trzymajcie się na razie i hej!